Cześć, dzień dobry, witam Was w dosyć mocno wyczekiwanym filmie. Będzie to bardziej taki girl talk Q&A na temat Erasmusa, bo wiem, że było dużo pytań o tym, jak się dostałam, jakie dokumenty musiałam wypełniać, jak ten proces w ogóle przebiegał w moim przypadku i uznałam, że nagram taki filmik jeszcze przed moim wyjazdem, żeby mieć takie porównanie za pół roku, jakie miałam oczekiwania, jak było z tą organizacją przed wyjazdem, w trakcie i po. Także na pewno nagram podsumowujący filmik, jak wrócę z wymiany, ale w ogóle jeszcze o tym nie myślę. Chcę mieć taki filmik, żeby odpowiedzieć na te same pytania za pół roku, ale teraz jest we mnie tyle emocji. Równocześnie jestem giga podekscytowana, bo za dwa dni wylatuję i kiedy wy widzicie ten filmik, ja już jestem we Włoszech, także to jest dla mnie niepojęte. I jestem mega szczęśliwa, ale równocześnie jestem trochę zestresowana, bo nigdy nie wyprowadzałam się z domu rodzinnego. Jest to jakaś zmiana w moim życiu, nowy etap, więc szczerze nie wiem, jak się czuję, ale do rzeczy. Na Instagramie i na YouTubie poprosiłam was o zadawanie pytań. Dotyczą one mieszkań, języka, właśnie jak ten proces wygląda, jak się czuję, więc jeżeli interesuje was taki filmik, no to zapraszam do oglądania. Po więcej treści z Włoch, jakichś vlogów, zapraszam do śledzenia mnie na bieżąco tutaj, na Instagramie czy na TikToku, bo bardzo chciałabym mieć z tego pamiątkę i jak najwięcej się z wami z tym dzielić. Także chyba tyle na wstępie. Buongiorno i lecimy do pierwszych pytań. Będą one w kolejności losowej, bo tak sobie je zeskrinowałam. Zaczniemy sobie od takiego typowego pytania, czyli jak wyglądała rekrutacja na program Erasmus+, jakie są wymagania? To zależy od uczelni i od tego, ile jest zainteresowanych, czy jest to wyjazd na praktyki, czy po prostu na semestr. W moim przypadku jest to wyjazd na semestr, jeden na semestr jesienny, czyli to będzie okres od połowy września do mniej więcej stycznia, lutego. To ta uczelnia, do której jadę, wcześniej zaczyna rok i przez to inaczej mamy też terminy sesji egzaminacyjnej. Z tego, co się orientuję, można też wyjechać na praktyki, ale w ogóle w tym temacie nie siedziałam, więc się nie wypowiem. Będę mówiła o tym wyjeździe studenckim na semestr. I u mnie nie było za dużego zainteresowania tym na uczelni, więc nie miałam za dużej konkurencji, bo wiem, że jeżeli jest dużo chętnych, no to przy wymaganiach bierze się średnią ocen z zeszłego semestru. Niektórzy mają rozmowę kwalifikacyjną, ja jej nie miałam, bo nie było w ogóle chętnych. Na pewno macie większą szansę, żeby się dostać, jeżeli macie jakieś kursy językowe typu FC. Wydaje mi się, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawowe wymagania. Na pewno musicie mieć zaliczoną sesję egzaminacyjną z zeszłego semestru. Bardziej musicie się zaangażować jednak w wypełnieniu papierów i u mnie na uczelni był to kwestionariusz osobowy, wasze podstawowe dane, kraje, do którego chcecie pojechać. I tutaj również zależy od uczelni i od programu partnerskiego. U mnie to było tak, że na stronie AWF pojawiła się lista uczelni, do których mogę pojechać. Były wypisane kierunki i język, który będzie dominował. Nie zależało na języku angielskim, więc zwracałam uwagę tylko na kraje, gdzie był język angielski, żeby nie było problemu z tym, że pojadę gdzieś za granicę i będę musiała w ogóle po innym języku, w którym w ogóle się nie orientuję, mieć jakieś wykłady i zaliczenia, co mogłoby być dosyć stresujące, bo wiem, że dużo osób miało z tym problem. Więc musicie wejść na stronę swojej uczelni i zobaczyć listę uczelni partnerskich. Musicie też zobaczyć, czy wasz kierunek może wyjechać do danego kraju. Ja chciałam po prostu pojechać na Erasmusa. Zależało mi na takich krajach jak Hiszpania, Włochy. Kiedy zobaczyłam, że na tej liście uczelni są Włochy i jeszcze w języku angielskim, no to dwa razy się nie zastanawiałam. Dałam te Włochy w kwestionariuszu osobowym na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu dałam Ateny w Grecji, bo tam też był język angielski. Chciałam dać też Hiszpanię, ale niestety na mojej uczelni był możliwy tylko wyjazd do Hiszpanii z językiem hiszpańskim, więc to wy musicie sprawdzić na waszej uczelni, jak to u was wygląda, bo bardzo możliwe jest, że możecie pojechać do Hiszpanii i mieć język angielski. Znam dużo osób, które były w Madrycie, w Barcelonie, bo na przykład w Portugalii też był język angielski, na Malcie, więc tych krajów do wyboru jest naprawdę mnóstwo, tylko musicie zobaczyć u siebie na uczelni, jakie wy macie możliwości. Po wysłaniu tego kwestionariusza dostajecie tam więcej informacji, czy się dostaliście, do jakiego kraju, czy musicie mieć tą rozmowę kwalifikacyjną. Następnie zaczyna się ta cała papierkowa robota, którą bardzo mnie straszyli i nie wiem, o co chodzi, ale ja naprawdę miałam do tego luz, dlatego że byłam bardzo zdesperowana i nie stresowałam się aż tak tą papierologią i uważam, że jeżeli jesteście zorganizowanymi osobami, to nie będziecie mieli z tym problemu, bo takim kluczowym papierkiem, który trzeba ogarnąć zarówno na uczelni waszej, jak i na zagranicznej, jest Learning Agreement. I to jest papier, którego nikt nie rozumie, ale i tak się go jakoś wypełnia, bo jest to taki dokument, w którym wybieracie sobie przedmioty na uczelni zagranicznej. Musicie dopasować liczbę ETCS-ów, żeby się zgadzały z ETCS-ami w semestrze polskim, jak i zagranicznym. U mnie jeszcze było ważne to, ze względu na to, że studiuję dietetykę, czyli to jest taki bardziej medyczny kierunek, moja uczelnia miała takie wymaganie, że musisz jeszcze sylabus zgadzać. Nie mogłam wybrać we Włoszech przedmiotów, jakich chcę, tylko tak, żeby chociaż trochę zgadzały się z tym, co będę miała w Polsce. Mam nadzieję, że mówię to z sensem, ale po prostu, jeżeli miałabym w trzecim semestrze w Polsce fizjologię wysiłku fizycznego, no to też musiałabym
chciałam znaleźć taki około fizjologiczny kierunek we Włoszech. To wszystko się wypełniało w Learning Agreement i może to brzmi bardzo chaotycznie i skomplikowanie, ale ja trafiłam na szczęście na taką zorganizowaną koordynatorkę, która wysłała nam instrukcję, jak to wszystko wypełnić. Nie miałam problemu z kontaktem z uczelnią we Włoszech, jak zarówno u mnie w Polsce. I chociaż za pierwszym razem mi nie zaliczyli tego Learning Agreement, za drugim razem też nie, to jak to mówią, do trzech razy sztuka, za trzecim razem mi wszystko zaliczyli i ta uczelnia we Włoszech mi zatwierdziła. Jeżeli w ogóle jesteście tu pierwszy raz, to hej, jestem Patrycja i ja generalnie studiuję dietetykę, wsparcie i rekreacji w Gdańsku na AWF-ie, a wylatuję do Uniwersytetu w Bolonii na kampus Rimini na semestr jesienny i będę właśnie tam też studiowała takie około dietetyczne kierunki. Tak, just for info, ja teraz taka poliglotka, bo właśnie będę studiować po angielsku. Naprawdę nie ma się co tym stresować, bo jeżeli zależy wam na Erasmusie, to ogarniecie to na luzie. Nie możecie bać się pytać, jeżeli o coś nie wiecie. Jest bardzo dużo grupek na Facebooku, jakieś Erasmus Polska, ESN i tam ci ludzie też bardzo są chętni do pomocy. Wystarczy zapytać, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, żeby nie panikować, bo naprawdę na luzie da się to wszystko ogarnąć. Następnie przechodzimy do pytania, jakie są koszty Erasmusa. Erasmus to jest program Unii Europejskiej, więc dostajecie stypendium. I to zależy od kraju, do którego jedziecie. Te stypendium waha się od 500 do 700 euro bodajże, bo teraz jakoś zmienili to. Cała ta rozpiska jest w regulaminie Erasmusa, ale macie gwarantowane stypendium. Czy to wystarczy na koszty życia? Zdecydowanie nie. I ja to wiem przed wyjazdem, bo te stypendium nawet nie starczy mi na utrzymanie mieszkania. A do tego jeszcze dochodzą koszty życia, takie jak jedzenie, transport, także musicie się przygotować na pewno na dodatkowe koszty. Wiadomo, da się to zrobić po taniości, czyli znaleźć jakiś akademik, więc wydaje mi się, że dużo też zależy od was, ile was ten wyjazd wyniesie. No jak mówię, stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów i na pewno on pomaga, ale jeżeli chcecie jeszcze podróżować, no to nie jest to taki stricte darmowy program. Obejrzałam tyle filmików, przeczytałam tyle postów na blogach, że praktycznie w 90% przypadkach te stypendium nie starczało, więc na pewno musicie się przygotować na dodatkowe koszty, ale dostajecie stypendium z Unii, więc to jest jakby takie ułatwienie. Musisz znać włoski, czy nie jest wymagany i wystarczy tylko angielski. I tutaj jak wspominałam, jeżeli macie wykaz uczelni partnerskich, to w takiej tabelce powinien być język dominujący. I ja zwracałam na to uwagę, bo zależało mi na angielskim, żeby pojechać na kampus, gdzie będą zajęcia po angielsku. I zdarzają się takie przypadki, że pomimo, że jest właśnie język angielski, to niektóre przedmioty na miejscu okazują się, że są po włosku, więc musicie dokładnie to sprawdzić na stronie uczelni zagranicznej, w jakim języku są prowadzone wykłady. Na mojej uczelni, czyli University di Bologna, można było sobie filtrować języki, czyli w jakim języku chcecie mieć prowadzone wykłady, ale ja nie muszę znać włoskiego, mogę mieć normalnie zajęcia z włoskiego, jakieś są tam kursy dla początkujących. Robię też Duolingo, bo jednak chciałabym znać jakieś takie podstawy, żeby chociaż się dogadać tam na miejscu, nawet w restauracji, żeby sobie zamówić coś, ale na uczelni nie jest mi on potrzebny i wszystkie przedmioty, oby, fingers crossed, będę miała prowadzone po angielsku. Sprawdzałam to multum razy, upewniałam się, czy na pewno są po angielsku, bo jakby na te uczelnie też przyjeżdżają osoby z innych krajów, więc to jest logiczne, że większość osób chce podszkalać swój angielski. Miałam też pytanie, czy rozmowa z komisją była trudna, o co pytali. Ja nie miałam rozmowy z komisją, nie miałam żadnej rozmowy kwalifikacyjnej. Wydaje mi się, że to było poprzez małą ilość chętnych na mojej uczelni, więc niestety nie mam doświadczenia w tym. Czemu akurat wybrałaś Włochy? No to ja bardzo chciałam po prostu wylecieć na Erasmusa i miałam takie top 3 kraje, czyli Włochy, Portugalia albo Hiszpania. Nie wiem, jakoś tak mnie ciągnie do ciepła, ja kocham Włochy, Hiszpanię, energię ludzi tam, więc jak zobaczyłam na liście uczelni partnerskich, że są Włochy, no to dwa razy się nie zastanawiałam. Byłam we Włoszech już kilka razy i ja jestem zakochana w tym kraju. Kocham kulturę włoską, kuchnię włoską. Ja jestem po prostu zakochana w tym kraju. I tak szczerze mówiąc, ja się czuję na taką Włoszkę. Jakoś tak po mojej podróży do Mediolanu, która była rok temu, bardzo mi się tam spodobało i poczułam, że to jest kraj, w którym chciałabym kiedyś spróbować zamieszkać. Więc w ogóle jak zobaczyłam na tej liście, że są Włochy, Pata, to jest twoje marzenie, robisz to. Ciao Polska, buongiorno Italia. Ciężko mi powiedzieć, czemu akurat Włochy. Ja po prostu wiedziałam, że Włochy to jest to. I tego czasu mi się nie da wytłumaczyć. Czy na Erasmusa można wyjechać dwa razy podczas licencjatu? Jest tak, że możecie pojechać bodajże na rok w trakcie trwania licencjatu, czyli na 3 lata trwania studiów, rok możecie spędzić za granicą. I nie musi to być ciurkiem rok, tylko właśnie możecie pojechać sobie na jeden semestr, potem wrócić i na następny semestr jeszcze raz polecieć. Możecie też być jeden rok w jednym kraju, jak z nadrabianiem zaległości z uczelni po powrocie. I tutaj właśnie jest ten learning agreement, żeby te punkty ETCS się zgadzały. Czasem jest tak, że musicie napisać jeden egzamin w Polsce, bo nie ma szans, że zrobicie to za granicą, ale ja staram się aż tak tym nie przejmować. Ja mam tak, że chyba mam 2 albo 3 mniejsze przedmioty do odrobienia w Polsce. Może być tak, że nic nie będziecie mieli do odrabiania. Nie chcę się jeszcze tym tak zamartwiać. Najpierw chcę w ogóle tam pojechać, wiecie, usiąść w moim mieszkanku, bo ja tam jadę, żeby w ogóle zacząć nowy etap w moim życiu. I nie chcę się aż tak stresować tą nauką, bo wiem, że na Erasmusie trzeba się uczyć i to jest normalne, ale wiecie, też nie chcę mieć na sobie takiej presji, że wszystko muszę mieć na 5. Na pewno chcę się czegoś nowego nauczyć jeszcze w języku angielskim. A co będzie w Polsce, jak wrócę, to jeszcze nie wiem, bo właśnie o to chodzi w tym Erasmusie.
się, żeby jakoś te przedmioty się pokrywały, żeby wracając do Polski nie mieć za dużo zaległości. Jak znaleźć mieszkanie, u kogo będę mieszkać i jak to wszystko ogarnąć? To jest chyba najbardziej problematyczna rzecz na Erasmusie, bo na wszystkich grupach na Facebooku, gdzie widzę, ludzie mają problem, żeby znaleźć mieszkanie. W tym się akurat zgodzę, że bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie, jeszcze w jakiejś takiej normalnej cenie, żeby się utrzymać, żeby mieć pieniądze jeszcze na jedzenie, loty, transport. Mam nadzieję, że na miejscu nie będę miała z tym problemu. Coś, co mogłabym poradzić na ten moment, to żeby ogarnąć mieszkanie jak najszybciej się da, żeby nie odstawiać tego na ostatnią chwilę, na przykład tydzień przed wyjazdem, bo wtedy są naprawdę małe szanse, że znajdziecie coś w normalnej cenie, w dobrej lokalizacji. Grupy na Facebooku słyszałam różne opinie o Idealiście, że często to są skamy, na Facebooku też są skamy, więc na pewno trzeba znaleźć zaufaną osobę. Na przykład jeżeli wynajmujecie przez Facebooka, to żeby się spotkać z kimś na wideokamerce, można wynająć też na Airbnb. We Włoszech słyszałam dobre opinie o Spotahome. Coś, co ja polecam zrobić, to podpytać osoby po prostu, które były na Erasmusie w danym mieście. Podpytać się, gdzie one były, gdzie one spały. Może być tak, że zagadacie osobę, która jest na Erasmusie i będzie zwalniać mieszkanie, żebyście po niej przejęli to mieszkanie. Ja właśnie tak zrobiłam, że napisałam do dziewczyn, które były w tym mieście, co ja będę mieszkać i się po prostu spytałam, gdzie one mieszkały. Dały mi namiary na osobę, która wynajmowała im mieszkanie i faktycznie okazało się, że kontakt z osobą, której wynajmuje mieszkanie, jest bardzo dobry. Nie polecam lecieć do kraju bez mieszkania z podejściem, że na miejscu coś się znajdzie. Nawet na stronie Uniwersytetu Bolońskiego, do którego jadę, jest taka informacja, że osoby, które nie mają ogarniętego mieszkania, niech lepiej nie przyjeżdżają, bo z tym za granicą jest ogromny problem, żeby znaleźć mieszkanie. Można też się ogłosić na jakiejś grupie na Facebooku, żeby poszukać sobie jakiegoś współlokatora, żeby razem wynajmować mieszkanie, na pewno to będzie tańsze. To jest do ogarnięcia, jest to dosyć stresujące, ale im szybciej, tym lepiej i mniej stresu będziecie mieli potem. Więcej o takich rzeczach powiem Wam w trakcie albo po wyjeździe, jak już faktycznie tego doświadczę. Dalej! Jak czujesz się z całym tym wyjazdem? Bardziej ekscytacja czy nerwy? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo aktualnie nie wiem. Nie wiem jak się czuję. Z jednej strony jestem super podekscytowana i w ogóle jak skupiam się na tych pozytywach, to mam takie, matko, ja przecież do Włoch wyjeżdżam, do Włoch, tak się jaram. Czuję mega podekscytowanie, bo to jest coś, o czym marzyłam już od dawna i jak o tym mówię, to mam wielki uśmiech na twarzy, ale równocześnie jestem świadoma tego, że będą gorsze momenty. Trochę się też stresuję językiem, moją barierą językową. Nigdy nie studiowałam w innym języku. Stresuję się, co tam będą ludzie, jak to będzie wyglądać, czy sobie poradzę. Jest to dużo niewiadomych, ale jedę tam z takim podejściem, że to jest pół roku, to jest semestr i nie znam osoby, która żałowałaby Erasmusa. Jakby większość osób ma z tego najlepsze wspomnienia, więc jedę z takim podejściem, żeby poznawać nowych ludzi, wychodzić ze strefy komfortu. Właśnie gdybym nie pojechała na takiego Erasmusa, to siedziałabym w Polsce, stałabym w miejscu i może bym z tyłu głowy myślała, a co by było, gdybym pojechała na tego Erasmusa, a tak to wychodząc z tej strefy komfortu, czuję, że się rozwijam. Ten stres jest nieunikniony. Wiem, że będą momenty, w których będę tęsknić za moją rodzinką, za Nemem, za moim pokojem i tak dalej, za Gdańskiem, ale ja chcę się rozwijać. Moim marzeniem było to, żeby przeprowadzić się na jakiś czas za granicę, więc wiem, że robię to dla siebie i akceptuję to, że są też te negatywne emocje, ale jednak mam wrażenie, że więcej mam tych pozytywnych myśli w głowie. Nastawienie jest bardzo ważne. Jedę tam, żeby poznawać ludzi, rozwijać swój język i zwiedzać, bo mam taką możliwość, więc w czemu mam nie korzystać? Także wiadomo, stres jest, nerwy są, ale to jest semestr. Muszę wrócić do Polski, żeby dokończyć studia, więc traktuję to jako nową lekcję w moim życiu. Czy planuję zwiedzać Włochy podczas wymiany? I would love to. Jakby tak bym chciała zrobić jakiegoś takiego road tripa po Włoszech. Jak najwięcej korzystać z tego, że będę we Włoszech, więc będę miała bliżej niż z Polski do różnych miast, takich jak Wenecja, Rzym, Florencja. Zobaczę, na ile uczelnia mi pozwoli podróżować, finanse i tak dalej, no ale na pewno chciałabym zrobić kilka jakichś takich fajnych podróży. To zobaczymy. Nie chcę tak planować jeden do jednego, bo też chcę być wreszcie taka bardziej spontaniczna i nieco sobie odpuścić, pozwolić sobie żyć. I'm excited, więc dlatego warto mnie śledzić, bo też jestem ciekawa, jak teraz o tym opowiadam, jakie mam oczekiwania, a jak będzie na miejscu, wiecie, oczekiwania versus rzeczywistość. Czym jesteś najbardziej podekscytowana? Ta lista jest ogromnie długa. Wylatuję na dłużej niż tydzień, że będę posługiwać się innym językiem, Włochy, inna kultura, nowi ludzie, nowe znajomości. Jest to dla mnie coś takiego wielkiego, coś, co kiedyś wydawało mi się nierealne, więc ekscytuję się po prostu całym tym wyjazdem. I go po prostu Erasmusem. Co z Nemem? Najwięcej pytań wiadomo jest o Nema. Co z Nemem? Nema ma się dobrze, zostaje z moimi rodzicami w domu. Będę za nim bardzo tęsknić, bo to jest mój pies, ja na niego podpisałam umowę, więc jestem jego matką. Nie biorę go ze sobą, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Będzie w Gdańsku i nigdzie się nie wybiera. Będzie na mnie czekał, taką mam nadzieję.
dzieje. Zobaczymy, czy będzie za mną tęsknił, ale moi rodzice, mój brat, moja babcia na pewno bardzo dobrze nim się zaopiekują. I będę rozmawiać z nim na FaceTime. Czy znasz kogoś, z kim tam pojedziesz i czy masz już jakichś internetowych znajomych? Z mojej uczelni i z mojego kierunku wiem, że jedzie jeszcze jedna osoba, więc na pewno nie będę tą jedyną Polką. Pisałam też z różnymi Polakami z innych polskich miast, na przykład z Warszawy, że właśnie gdzieś tam się na lotnisku spotkamy. Mamy też grupę na WhatsAppie, gdzie są ludzie nie tylko z Polski, ale też z granicy. Z niektórymi już pisałam i wydają się naprawdę otwarci. Wszyscy chcą sobie pomagać, bo właśnie wiem, że nie tylko ja się z tym stresuję, nie tylko ja jadę pierwszy raz na Erasmusa i wszyscy jesteśmy w tym razem, więc na ten moment dobrze znam jedną osobę, ale ja się dwa razy nie zastanawiałam, czy kogoś znam, czy kogoś nie znam, bo jestem pewna, że na Erasmusie kogoś się pozna. Niektórzy tak są pomocni na tym WhatsAppie, że aż po prostu moje serce płynie. Ja jestem głównie introwertyczką, więc trochę stresuję, bo nie jestem jakaś taka super imprezowa. Nie chcę na pewno nikogo udawać, robić coś na siłę, ale chcę się trochę bardziej otworzyć na ludzi, szczególnie na te zagraniczne znajomości, żeby poznać jak najwięcej osób z całego świata. I jest taka organizacja jak ESN, czyli Włosi, którzy studiują właśnie w Uniwersytecie w Bolonii. Są taką organizacją, która planuje różne wydarzenia, żeby zintegrować Erasmusów. Są różnego typu eventy. Siatkówka na plaży, pikniki, imprezy, więc z tym jestem, wydaje mi się, spokojna. Na pewno chciałabym chodzić na takie eventy, bo to jest super możliwość, żeby poznać ludzi. Więc jadę z taką otwartą głową na nowe znajomości i będę się przełamywać do tego języka, no bo jednak na Erasmusie ten angielski nie jest u każdego pierwszym językiem, bo o to chodzi, żeby nie bać się próbować. I co, zobaczymy jak to będzie. Ostatnią kwestią, którą poruszę w tym filmiku, jest moje recovery. Bardzo dużo było pytań o moją chorobę, tam moich rodziców, czy się stresują. To jest dosyć prywatna sprawa. Jeżeli o mnie chodzi, no to ja wiecie, przegadałam to z terapeutką, ogarnęłam wszystkich lekarzy, jestem też pod kontrolą dietetyka. Nie będę tu mówić o żadnych cyferkach, żeby nikogo nie triggerować. Mogą być różne opinie na ten temat, dlaczego jadę, będąc chora, ale też gdybym odstawiała to w czasie tylko ze względu na chorobę, no to to by się dłużyło w nieskończoność, bo zawsze te myśli chorobowe gdzieś tam będą, ale zmiana środowiska też może mi pomóc. To przerobiłam na terapii, mnie jest zdecydowanie lepiej. Nie jadę tam z podejściem, że tam wyzdrowieję i w ogóle tam będzie super. Akceptuję to, że będą górki i dołki i że to nie jest tak zero-jedynkowo, że na pewno tam znikną wszystkie moje problemy, ale wiem, że zaopiekuję się sobą. I kurczę, ciężko mi o tym mówić, bo to jest bardzo prywatna sprawa, więc może powiem tak, że przegadałam to z dużą ilością ludzi i to mnie utwierdziło w fakcie, że mogę sobie pozwolić na taki wyjazd. O tym mówię, też się wzruszam, bo to jest bardzo wrażliwy temat, ale ja po prostu czuję, że dam sobie radę. Nie wiem, co mogę jeszcze o tym powiedzieć, więc pozwólcie mi, że te szczegóły zostawię dla siebie. I ja nie chcę, żeby ludzie kojarzyli mnie ze względu na moją chorobę, bo układałam sobie dużo rzeczy w głowie na przestrzeni ostatniego pół roku, bo już złoty były upadki, ale w tych ostatnich miesiącach naprawdę zaopiekowałam się sobą, zrobiłam wszystko, żeby pojechać na ten wyjazd z takim luzem w głowie. Nie dochodzi to do mnie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam jakieś takie kwestie związane z organizacją. Możecie napisać, czy kiedyś byliście na Erasmusie, albo czy planujecie pojechać, czy macie może jeszcze jakieś pytania odnośnie tego. Zaczynamy nową przygodę. Mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. A my widzimy się we Włoszech. Dzięki, że ze mną jesteście, że mogę się z Wami tym dzielić. Kocham Was z tym serduszkiem. Trzymajcie się ciepło. Ciao!